Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Wczoraj, 1 września, minęło 78 lat od dnia, gdy atakując Polskę, Niemcy zaczęły najbardziej krwawą i niszczycielską wojnę w dziejach świata. Pierwsze strzały z pancernika Schleswig-Holstein w kierunku Westerplatte padły z nienacka o 4:45. Kilka minut wcześniej rozpoczęło się bombardowanie pogrążonego we śnie Wielunia. Na to miasteczko spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Otworzyło się piekło najkrwawszej z wojen w historii ludzkości. To tu załoga polskiej składnicy wojskowej na Westerplatte pod dowództwem majora Henryka Suarskiego przez tydzień bohatersko broniła placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza. Samoloty III Rzeszy rozpoczęły bombardowania polskich miast, a dywizje niemieckie przekroczyły granice. Niedługo potem rządy Francji i Anglii wystosowały do Berlina jednobrzmiące noty z żądaniem zaniechania wszelkich działań. W odpowiedzi Ribbentrop oświadczył, że cała odpowiedzialność za wojnę spada na Polskę. Trzy dni później Francja i Anglia wypowiedziały wojnę Niemcom. Ludność Polski wiadomość tę przyjęła z entuzjazmem. Wszyscy, zarówno wojsko, jak i cywile, czekali na rychłą pomoc sojuszników i szybkie zakończenie walk. Wiara w pomoc aliantów była, ale poglądy na przebieg wojny były raczej podzielone. Ja, ponieważ trochę studiowałem siły przeciwnika, w tym wypadku Niemcy, uważałem, że to jednak nie będzie błyskawiczna wojna, będzie dość długa. Natomiast, zwłaszcza młodsi nieco ode mnie koledzy, uważali, że prędko się z nimi załatwimy. 17 września rozpoczął się nowy akt polskiej tragedii. Na wschodnie tereny Polski wkroczyli Rosjanie. Londyński Time napisał wówczas, że najazd Armii Czerwonej to pchnięcie Polski nożem w plecy. Po tych wydarzeniach najwyższe władze udały się na emigrację do Rumunii. 28 września skapitulowała Warszawa. Po stronie polskiej w kampanii wrześniowej poległo ponad 70 tysięcy żołnierzy, a dwa razy tyle odniosło rany. Do niewoli niemieckiej dostało się ponad 300 tysięcy ludzi, do radzieckiej zaś 230 tysięcy. Kampania wrześniowa zapoczątkowała ponad pięcioletni okres hitlerowskiej okupacji Polski. To było misterium nieprawości, czas bestialstwa, do którego człowiek okazał się zdolny. Jego symbolem stały się komory Auschwitz i katyńskie doły śmierci. Misterium nieprawości, ono przekreślało prawa dekalogu. Co do tego, że sojusznicy wypełnią zobowiązania obrony, nie było wątpliwości. Gwarantowały to układy o wzajemnej pomocy. Jak pokazała historia, były to tylko suche obietnice na papierze. Polska we wrześniu musiała bronić się sama. Oddała swych najlepszych synów. Ojciec był oficerem. Dziadek był oficerem. Trzech braci mojego ojca było oficerami. Byli oficerami. Wszyscy zginęli. Opowiada Jerzy Dąbrowski. 1 września wierzyli, że Polska zwycięży. Taką wiarę wynieśliśmy z domu i międzywojennej szkoły, mówi Romuald Bardzyński z Wileńskiej Dywizji Armii Krajowej. Warto przypominać, dlatego że nas przygotowali patriotycznie tak mocno, zaledwie w harcerstwie, później w gimnazjum, a później w podchorążówce już generalnie, że myśmy, dla nas ojczyzna była najważniejsza. Ojczyzna była ponad wszystko.